Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Pierwszy raz w 2020 roku, a w dzisiejszym filmie przetestuję swoje pewne pomysły, które chcę wprowadzić i chcę wprowadzić formę takiego naukowego opowiadania o tematach, które po prostu mnie zainteresowały, na przykład poprzez jakieś przeczytanie artykułu, czy dorwanie w swoje ręce jakiejś ciekawej książki. I tak, to co mam tutaj to jest spinacz do ubrań, niestety klamerka od mikrofonu zginęła. No, człowiek czasami jest taką sierotą, że nic się na to nie zrobi. Ale o czym będzie w pierwszym odcinku tej serii? Ano będzie o poszukiwaniu egzoplanet. Gorąco zapraszam. Ogólnie badanie planet pozasłonecznych nie jest wcale tak nową dyscypliną nauki, jakby się mogło wydawać. Badacze nieba, kosmosu już w XIX wieku podejrzewali, że mogą istnieć obiekty takie jak nasza Ziemia, czy Wenus, czy Merkury, które również krążą wokół innych gwiazd. Pierwsze doniesienia na temat odkrycia planety pozasłonecznej, chociaż w sumie bardziej można powiedzieć stwierdzenia tego, że ona może istnieć w konkretnym układzie, pochodzi z roku 1885, kiedy to pan Jacob prowadził swoje badania w obserwatorium w Madrasie, gdzie stwierdził po przebadaniu, przestudiowaniu zaburzeń ruchów orbitalnych w układzie podwójnym, że musi tam się znajdować jakieś inne ciało niebieskie, które zaburza tenże ruch. W latach 90. XIX wieku badania te zdawał się potwierdzać Thomas J.J.C., który prowadził badania na Uniwersytecie w Chicago, ponieważ stwierdził on, że no, faktycznie musi znajdować się tam jakiś obiekt, który zaburza ruch tych gwiazd z tego właśnie podwójnego układu. Wyniki tych badań jednak bardzo szybko zaorał Forrest R. Fulton, który na podstawie wyliczeń stwierdził, że cały układ w formie, którą przedstawiali obaj wcześniej wspomniani panowie, nie miałby prawa istnieć, ponieważ po prostu by się rozpadł. Tak naprawdę badanie planet pozasłonecznych ruszyło z kopyta dopiero pod koniec XX wieku. Tutaj my, jako Polacy, również mamy wkład w to odkrycie, w postaci pana Aleksandra Wolszczana, polskiego uczonego, radioastronoma. Pierwszą oficjalnie uznaną planetę pozasłoneczną odkryto w roku 1992, a dokładnie rzecz biorąc 21 kwietnia 1992 roku. Odkrycia tego dokonał duet radioastronomów Aleksander Wolszczan oraz Daniel Frey. Za sprawą badania pulsara, którego nazwę macie tutaj, w badaniu jego częstotliwości wykryto pewną anomalię, która wskazywała na istnienie jakiegoś obiektu w układzie tego pulsara. Swoją drogą, sam pulsar. Pulsary są nazywane kosmicznymi latarniami, a to ze względu na to, że gdy emitują fale radiowe w naszym kierunku, robią to zawsze w określonym odstępie czasu. Na przykład sekunda, 5, ale również mniejsze wartości, na przykład 5 milisekund, 2 milisekundy. Wtedy no, takie pulsary są nazywane milisekundowymi. Oczywiście badano pulsar, którego nazwę wcześniej mieliście na ekranie, i stwierdzono, że w układzie tego pulsara musi znajdować się jeszcze jakiś obiekt, który zaburza jego ruch. A zaburzenia tego ruchu sprawiły, że docierała do nas, do Ziemi, inna częstotliwość niż ta, która powinna w przypadku obiektu, gdzie układu nie ma. I w ten sposób, na podstawie różnicy w częstotliwościach, wykryto w układzie tego pulsara aż 3 planety. I było to pierwsze oficjalne odkrycie planet pozasłonecznych. Chociaż nie do końca. Pierwszego odkrycia planety pozasłonecznej, tak jeżeli mamy być
bardziej szczegółowi, to tak naprawdę dokonał zespół naukowców Campbell, Walker, Young. Jednak no, musiano zweryfikować ich wyniki badań, przez co odebrano im palmę pierwszeństwa. Naukowcy ci badali system Gamma Cephei, w którym podejrzewano istnienie planety. Badano system przy pomocy technologii, dziedziny astronomii zwanej astrometrią. I zbadano ruch własnych gwiazd. Okazało się, że ruch ten jest zaburzony i stwierdzono właśnie tam istnienie planety. Aby uzyskać tak naprawdę potwierdzenie tego, czy planeta tam się znajduje, panowie musieli czekać do 2002 roku, przez co pan Alexander Wolfshan i pan Dale Frey byli pierwszymi, których okrzyknięto jako pierwszych odkrywców planety pozasłonecznej. No i de facto ci dwaj panowie, którzy w 1988 roku prowadzili swoje badania, no musieli obejść się trochę smakiem. Teraz na pewno się część z osób zastanawia, w jaki sposób wykrywa się planety. A są to... Jest kilka metod, które pozwalają na określenie tego, czy w układzie jest planeta. Pierwszą metodą jest metoda tranzytu. Pokrótce wyjaśniam. Tranzyt następuje... Tak, wezmę sobie tu z kieliszki eksponat. Tranzyt następuje, kiedy przed tarczą gwiazdy przechodzi jakiś obiekt. Niekoniecznie musi być to planeta. Może być to asteroida, może być to kometa, może być to cokolwiek. Ale przechodzi przez na tle tarczy słonecznej. Kiedy dany obiekt przechodzi przed tarczą słoneczną, no blokuje część jego światła, emitowanego przez nią światła. Wtedy też na podstawie zaburzeń jasności gwiazdy można określić parametry takie jak: czy w ogóle to jest planeta? 2. Wielkość planety. 3. Czas jej obiegu wokół macierzystej gwiazdy. I w ten sposób właśnie to wygląda. Na filmiku, który teraz tutaj widzicie, macie pokazaną krzywą jasności gwiazdy podczas przechodzenia planety. Naturalnym jest, że mniejsze planety będą blokować mniej tego światła w porównaniu do planet większych. Oczywiście również jest z czasem obiegu wokół macierzystej gwiazdy, ponieważ planeta na mniejszej orbicie będzie przechodziła na tle tarczy swojej macierzystej gwiazdy dużo szybciej niż planeta, która będzie krążyła dalej. I na podstawie przechodzenia przed tarczą planety można w ten sposób określić oczywiście długość roku na takiej planecie. Kolejną metodą jest metoda wykorzystująca tak zwany efekt Dopplera. Efekt Dopplera polega na tym, że obiekty, które się od nas oddalają, emitują fale o większej długości niż obiekty, które się do nas zbliżają. De facto w kosmosie oznacza to tyle, że obiekty oddalające się od nas mają przesunięcie widma światła ku czerwieni, a te, które się do nas zbliżają, ku błękitowi. Aby wykryć planetę, wykorzystuje się w tym przypadku metodę, która bada, czy dana gwiazda do nas na przemienie się zbliża, oddala, zbliża, oddala, zbliża, oddala. Na podstawie tych fluktuacji można właśnie wykryć, czy na orbicie danej gwiazdy znajduje się planeta. Jednak no, z tą metodą jest pewien problem, ponieważ małe planety typu skalistego, na przykład wielkościowo podobne do Ziemi, czy mniejsze, podczas badań metodą Dopplera no, praktycznie nie dają żadnych wyników, ponieważ no, zaburzenia powodowane przez nie są tak małe, że ciężko, bardzo trudno jest je wykryć. Efekt Dopplera natomiast bardzo dobrze sprawdza się w przypadku odnajdowania planet typu Jowiszowego, czyli no, już takich dosyć dużych. Ale no, niestety nie możemy przy jej pomocy odnaleźć niestety planet, gdzie bardzo trudno jest odnaleźć planety typu skalistego. Kolejną metodą jest astrometria, o której wspomniałem wcześniej. Astrometria polega na tym, że w bardzo dokładny sposób wyliczany jest ruch własnej gwiazdy i przez to
możemy stwierdzić, czy na jej orbicie znajduje się planeta, czy też nie. Z metodą tą również jest problem, ponieważ od początku prowadzenia tak naprawdę badań planet pozasłonecznych jest ona wykorzystywana bardzo rzadko, a to z tego względu, że przesunięcia tych gwiazd są tak niewielkie, że prawda jest taka, że wystarczy w 10 miejscu po przecinku różnica spowodowana na przykład zaokrągleniem. I już wynik będzie znacząco odbiegał od tego, co jest obserwowane. Dlatego przy obecnej naszej wiedzy i przy obecnym wykorzystaniu technologii najlepiej korzysta się z metody tranzytowej. Kolejną metodą, którą możemy wykrywać planety pozasłoneczne, jest mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Polega ono na tym, że na przykład obserwujemy pewien układ i pomiędzy nami a tym układem znajduje się jakaś masywna gwiazda. Ona zakrzywia wokół siebie czasoprzestrzeń, przez co tworzy efekt soczewki. A jak wiadomo, no, soczewka działa w taki sposób, że powiększa obraz. I w ten sposób jesteśmy w stanie wykrywać naprawdę niewielkie planety, bo planety wielkości Ziemi, typu ziemskiego. Niestety z metodą tą jest jedna bardzo poważna wada. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne jest metodą czysto jednorazową i przy jej pomocy stwierdza się tak naprawdę tylko, czy w danym układzie może być planeta, a dopiero potem na przykład metodą Dopplera potwierdza się odkrycie planety w danym układzie. Można też przeprowadzić bezpośrednie obserwacje układu, który nas interesuje i w którym podejrzewamy, że istnieje właśnie planeta. Z metodą tą jest jednak bardzo poważny problem wynikający z poziomu naszej technologii. Możemy w ten sposób zaobserwować planet tak naprawdę w naprawdę sąsiednich układach, ponieważ planety, z racji tego, że są mniejsze od gwiazd, emitują, czy lepiej powiedzieć, w sumie lepiej jest powiedzieć, odbijają dużo mniejsze ilości światła, przez co światło z tych planet tak naprawdę ginie w blasku gwiazdy, którą badamy. Tak naprawdę metodą tą odkryto bardzo mało układów, można w sumie policzyć je na palcach dwóch rąk. Obecnie przy pomocy naziemnych teleskopów prowadzi się badania, właśnie na przykład Europejskie Obserwatorium Południowe to czyni, tuż z Ziemi, żeby wykrywać planety pozasłoneczne. Jednakże mamy też kilka teleskopów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej, które wykrywają te planety pozasłoneczne. Dlaczego, tak szczerze powiedziawszy, umieszczenie teleskopu na orbicie jest lepsze? Ponieważ nie oddziałuje tam atmosfera ziemska, która na przykład bardzo zniekształca obraz i możemy na przykład zaobserwować to zjawisko w momencie, kiedy patrzymy przez lornetkę w rozgrzany, ciepły dzień gdzieś na jakiś daleki obiekt. No obiekt ten paluje po prostu ze względu na to, że powietrze paluje. W tym miejscu warto wspomnieć o teleskopie Keplera, który ma na swoim koncie setki odkryć planet pozasłonecznych. Badał on je właśnie metodą tranzytu. A właśnie, bo jeszcze o tym zapomniałem wspomnieć. Metoda tranzytu ma też pewną wadę. Układ słoneczny, który badamy, musi być do nas zwrócony płaszczyzną, no jakby powiedzieć, swojego równika. Czyli jeżeli mamy gwiazdę, to planety muszą wokół niej krążyć w ten sposób. Jeżeli układ jest ustawiony w ten sposób i planety krążą w ten, w taki sposób, metodą tranzytu niestety nie jesteśmy w stanie ich wykryć i w tym miejscu pomaga efekt Dopplera. Misja teleskopu Keplera trwała od 2009 roku do 2018. Dlaczego do 2018? W tym roku skończyło się w teleskopie paliwo. Został on uśpiony i krąży po orbicie wokół słonecznej w stanie uśpienia. Kolejnym teleskopem, który obecnie prowadzi badania właśnie planet pozasłonecznych, jest teleskop TESS.
Teleskop ten na razie prowadzi badania i już mamy kilka spektakularnych odkryć. Linki do artykułów zamieszczę w opisie filmu. Cóż, mam nadzieję, że taka forma prowadzenia vloga czy przekazywania wiedzy Wam w ten sposób Wam się, moi drodzy widzowie, spodoba. Mi pozostaje Wam życzyć spokojnego dnia, wieczora, zależy kiedy to oglądacie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku tej właśnie serii.